Misja redemptorystów trafiła do Polski. Stało się to w 1883 roku za pośrednictwem ojca Bernarda Łubieńskiego, który powrócił do kraju. Rozpoczął wtedy głoszenie Słowa Bożego na misjach. Utworzył kościoły, gdzie ludzie mogli uzyskać duchową poradę. Kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozprzestrzenił się na terenie całego kraju. Decyzja o powrocie była zatem bardzo ważna. Jego chwała będzie zawsze na moim ustach. Ojciec prowincjał uczynił mnie wicepostulatorem procesu ojca Bernarda. Nie zawsze miałem wystarczająco czasu do tego typu pracy i pewnego dnia wieczorem tak sobie pomyślałem, że napiszę do prowincjała i poproszę, żeby mnie zwolnił, żeby wziął jakiegoś innego ojca. Tak sobie pomyślałem. Dosłownie za parę chwil puka do mojego pokoju ojciec profesor Edmund Morawiec i trzyma w ręku krzyż. Mówi, słuchaj, masz tutaj krzyż misyjny, bo ja tu już niedługo umrę i ten krzyż może gdzieś się zapodziać. Tylko pamiętaj, że jest to krzyż ojca Bernarda Łubieńskiego, który był błogosławiony przez wielu papieży, przez Leona XIII, przez Piusa X, przez Benedykta XV, przez Piusa XI i nasz ojciec wikariusz, ojciec Cabała, ten krzyż zawiózł do papieża Jana Pawła II i poprosił, żeby i on również uczynił błogosławieństwo nad tym krzyżem. I Jan Paweł II zrobił to z ogromną takim zaangażowaniem i ochotą. Pan z wami. I z duchem twoim. Kochani, cieszymy się z naszego spotkania rodziny ojca Bernarda Łubieńskiego. On się zapewne bardzo cieszy z waszej obecności. On jest pośród nas. Dowiedziałam się o stryju Bernardzie, bo tak początkowo mówiliśmy, od mojego dziadka Henryka, kiedy byłam małym dzieckiem, kiedy jeszcze dziadziuś żył i jeździliśmy do niego do Torunia z całą rodziną i wtedy dziadziuś opowiadając, rozkładając, pamiętam na stole nasze całe drzewo genealogiczne rodziny Łubieńskich, opowiadał, że tutaj, a tu jest właśnie Bernard Łubieński, ojciec redemptorysta. Bernard Łubieński urodził się w grudniu 1846 roku w Guzowie pod Warszawą. Pochodził ze znamienitego rodu arystokratycznego, który przez wieki wiernie służył Bogu i ojczyźnie. Były to niezwykle trudne czasy, bo Kościół był zdziesiątkowany, jeśli chodzi o zgromadzenia i zakony. Kościół miał wtedy niezwykle trudną sytuację, żeby utrzymać wiarę w narodzie, ale to, co się stało, to jest właściwie opatrznościowe, bo tak jak dzisiaj patrzymy na XIX wiek, to wydał najwięcej osób świętych. I to, że ktoś potrafił tak przeorać społeczeństwo, że wyszło tylu świętych, to jest między innymi zasługa także Bernarda Łubieńskiego. Kiedy Bernard Łubieński przyszedł na świat, Polski od przeszło 50 lat nie było już na mapie Europy. Kraj rozgrabiony został przez trzy sąsiednie mocarstwa. Polacy miłujący wolność nigdy nie pogodzili się z utratą suwerenności. 3 maja 1791 roku Sejm Polski, chcąc ratować kraj, ogłosił pierwszą w Europie konstytucję. Dokument ten rozpoczynał się od słów w imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Uchwalenie konstytucji jeszcze bardziej rozsierdziło zaborców, którzy zbrojną interwencją przypieczętowali koniec Polski. Świadkiem tych tragicznych wydarzeń był święty Klemens Hofbauer, pierwszy redemptorysta na ziemiach polskich, który w 1787 roku przybył do Warszawy. Po 21 latach ofiarnej działalności redemptorystów wygnano z Polski. Dokument kasacyjny podpisał pradziadek Bernarda, Feliks Łubieński, wówczas minister sprawiedliwości. W XIX wieku szlachta polska, nie chcąc powierzać nauki swych dzieci rosyjskim i niemieckim zaborcom, wysyłała je do elitarnych szkół w zachodniej Europie. Dawało to gwarancję kształcenia na wysokim poziomie i, co ważne, w duchu katolickim. We wrześniu 1858 roku 12-letni Bernard na długie lata opuszcza rodzinne strony i wyjeżdża do dalekiej Anglii. Przeszło trzech stuleciach krwawych prześladowań, na Wyspach Brytyjskich w połowie XIX wieku odradza się katolicyzm. Młody hrabia Łubieński obserwuje z bliska te wydarzenia, które, jak się wkrótce okaże, będą miały ogromny wpływ również na jego drogę życia. W tym czasie była wielka fala nawróceń Anglikanów na katolicyzm, co zresztą możemy obserwować również dzisiaj. W angielskim kościele katolickim dochodziło do tego trzy razy w przeciągu 200 lat. W tamtym czasie Kościół składał się głównie z imigrantów, zwłaszcza Irlandczyków, ale byli również Włosi i Polacy. Obecnie prawdopodobnie 2/3 naszej wspólnoty pochodzi z zachodniej Afryki, z Gany i Nigerii, ale wciąż jest duża grupa Irlandczyków, Włochów i Polaków. Kościół nie zmienił się zatem tak bardzo przez ostatnie 200 lat. W kolegium świętego Cuthberta w Ashow, gdzie Bernard rozpoczął naukę, panował duch przywiązania do kościoła i wiary. Jego rektorem był ksiądz Karol Newsham. Po latach ojciec Bernard tak go wspominał. Wielkiej świętości kapłan, głuchy jak pień, czczony przez wszystkich jak święty. Miał wielkie nabożeństwo do Matki Boskiej i zaszczepiał je w wychowankach. Co roku sprowadzał też redemptorystów, żeby dawali rekolekcje dla uczniów. Roderłos, posiadłość należąca do spokrewnionego z Łubieńskimi katolickiego rodu Bodenhamów, dla młodego Bernarda była miejscem wyjątkowym. Cały nastrój tego domu był Boży, prawdziwie zakonny. Ponieważ ja już nigdy do domu rodzicielskiego nie powróciłem, Roderłos stał się dla mnie drugą ojczyzną i tutaj zadecydowało się moje powołanie.
sąsiedztwie Roderwos Bernard odkrył miejsce niezwykle urokliwe – gotycką katedrę w Hereford, gdzie służbę Bożą pełnili benedyktyni. Zaprosili mnie, żebym u nich choć jeden dzień spędził, żeby zakosztować życia klasztornego. Chętnie się zgodziłem, a w nocy kazałem się zbudzić na brewiarz. Ale taki panicz jak ja, nieprzyzwyczajony do tak rannej godziny, o mało nie zemdlałem. To mnie zniechęciło do nich. We wrześniu 1864 roku Bernard Łubieński przybył do londyńskiej dzielnicy Clapham, do klasztoru redemptorystów. Tu zaczyna swoją zakonną formację pod okiem zasłużonego redemptorysty ojca Roberta Coffina. Ojciec Coffin był ciekawą postacią. To były Anglikanin, który wstąpił do zakonu redemptorystów. Pochodził z innej tradycji i był na nią otwarty. Myślę, że miał wielki wpływ zarówno na zakon, jak i na cały kościół katolicki w Anglii, ponieważ wprowadził model kapłaństwa wywiedziony z anglikanizmu. Ojciec Coffin jako prowincjał surowo nas karcił, jeżeli który z nas po powrocie z miasta pozostał w surducie i spodniach bez habitu. Wiem, że są kraje, gdzie zakonnik habitu nosić nie może, ale jak długo i gdzie wolno, przecie habit powinien być drogim zakonnikowi. Z Londynu Bernard Łubieński zostaje wysłany na zachodnie wybrzeże Anglii do domu nowicjatu w Bishop Eaton na przedmieściach Liverpoolu. Redemptoryści przybyli do Liverpoolu w 1851 roku. Przejęli tu budynek szkoły, w którym później znajdował się zarówno klasztor, jak i szkoła. Stąd właśnie pochodzi nazwa Bishop Eaton. Biskupi prowadzili tu szkołę i chcieli, by była tak ekskluzywna, jak słynna szkoła Eaton. Nowicjusze patrzyli na mnie jako Polaka, trochę jakby na raroga, choć dla narodu naszego mieli dużo sympatii. Bowiem rok 1864, rok krwawy upadku powstania styczniowego, prześladowań i męczeństwa pod zaborem rosyjskim. Głośno znowu było w świecie o Polsce i nawet w parlamencie angielskim za Polską były interpelacje, zwłaszcza ze strony Irlandczyków, jak również mieszkańców Liverpoolu. Wylosowana dla mnie modlitwa brzmiała za uciemiężonych Polaków. Dziś w Bishop Eaton zatarła się już pamięć o nowicjuszu z dalekiej Polski, który jako jeden z wielu ukończył tamtejszy nowicjat. Śladu jego obecności można jednak doszukać się w klasztornych kronikach. Liverpool swą świetność opierał na handlu niewolnikami do Nowego Świata. Przeszło 50 lat przed przybyciem Bernarda do nowicjatu, z portu odpłynął ostatni niewolniczy statek. XIX wiek to okres napływu robotników z katolickiej Irlandii, którzy znajdują pracę w tutejszych portowych dokach. Właśnie w tym czasie powstaje tu nowicjat angielskich redemptorystów.
Magistrem nowicjatu był ojciec John Stevens. Odnosił się do nas bardzo łagodnie, ale po kilku miesiącach poddawał przykrym próbom upokorzenia. Na przykład kazał mi na przechadzce nieść wszystkie parasole nowicjuszy, jakbym był ich lokajem. Ale na całe wieki będę mu wdzięczny za te próby. Bishop Eaton Bernard po raz pierwszy poznaje cudowną ikonę Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, która będzie mu towarzyszyć do końca ziemskiego żywota. Pierwsza kopia ikony trafiła tu w 1866, czyli w roku, w którym redemptoryści otrzymali ją od papieża Piusa IX. Stało się tak dlatego, że jeden z tutejszych braci był umierający. Kiedy ojcowie usłyszeli o cudach zdziałanych za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej Pomocy, rozpoczęli nowennę. Pod koniec nowenny chory poczuł się jeszcze gorzej, więc rozpoczęto kolejną. W ostatnim dniu doszło do całkowitego uzdrowienia. Ocalony wszedł do kościoła i powiedział: wlano we mnie nowe życie. Ojcowie napisali zatem do ojca generała, by donieść mu o tym cudzie i prosić o przesłanie obrazu. Ojciec Bernard jako student otrzymał tą łaskę, że zobaczył cud Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I to jest bardzo ważny moment, bo my jesteśmy bardzo często świadkami różnych takich nadzwyczajnych wydarzeń, które należałoby zaliczyć do znaków opatrzności, do cudów, i przechodzimy nieraz nad tym do porządku dziennego. Tymczasem ojciec Bernard otrzymał ten cud Matki Bożej Nieustającej Pomocy, nie dla siebie, tylko dla kogoś innego, i pomogło mu to już tak całkowicie zawierzyć Matce Bożej, że poczuł się jej synem. Po 5 latach formacji zakonnej na Wyspach młody kleryk lubieński udaje się do Witem w Holandii, gdzie w tamtejszym studentacie ma kontynuować naukę teologii. Podróż statkiem do wybrzeży Belgii, a szczególnie widok Antwerpii od strony morza, wybiera na nim szczególne wrażenie. Skoro statek wpłynął w koryto Szeldy, można było dostrzec z dala szpiczastą wieżycę, jedną z największych na świecie, kolegiaty Najświętszej Marii Panny w Antwerpii. Widać było wieżyczki kościołów. Już nie trzeba było się pytać, czy tam jest Pan Jezus, jak w Anglii, bo byliśmy w kraju na wskroś katolickim. Więc co kościół, to mieszkanie obecnego na ołtarzu Zbawiciela. Po 8 latach przebytych w protestanckiej Anglii wprost upajałem się atmosferą katolicką starego grodu flamandzkiego. Pod Antwerpią do niedawna tętnił życiem klasztor redemptorystów w Essen. Dziś mieszka tu kilku ojców misjonarzy, którzy przez lata pracowali na innych kontynentach. W naszych czasach coraz bogatsze społeczeństwo Beneluksu wyraźnie odchodzi od Boga. Świat, którym zachwycał się Bernard Łubieński, tak bardzo się zmienił. Hier sehen. Widzimy tu kronikę klasztorów Witem. To jej pierwszy tom od założenia klasztoru w 1836 roku do 1875. W latach 1869-1871 studiował tu brat Bernard Łubieński.
Frater Bernard Lubienski. Und in dieser Chronik. W kronice na początku każdego roku zamieszczana była dokładna lista wszystkich mieszkańców klasztoru, zarówno ojców, jak i studentów. Na liście studentów odnajdujemy nazwisko brata Lubienskiego. W tym czasie miało tu swoją siedzibę Międzynarodowe Studium Redemptorystów. Przedstawiciele jakich nacji, jakich prowincji zakonnych pobierali tu naukę? Amerykanie, Belgowie, Niemcy. Prawdziwy tygiel studentów różnych nacji. Gdy poszczególne prowincje zgromadzenia uzyskiwały samodzielność, studenci wracali do swoich macierzystych jednostek, do swoich ojczyzn. A wśród nich tylko jeden Polak i pierwszy Polak w tym domu studentatu. Dwa lata przebywałem w tym kraju, w którym katolicyzm w ostatnich latach doszedł do pełnego rozkwitu. Ścieranie się katolików i protestantów, których w Holandii jest większość, sprawia, że katolicy, z małymi wyjątkami, są bardzo gorliwi. Mały to kraj, ale z powodu swoich kolonii i handlu wszechświatowego niezwykle bogaty. Ubogiej ludności tam nie ma. Kler, jak w Anglii, chodzi w surdutach, ale jest bardzo stateczny, dobrze wychowany i pracowity. W czasie studiów teologicznych w Wittem spełniło się największe marzenie Bernarda Lubienskiego. Grudnia 1870 roku w pobliskim Akwizgranie, w miejscu szczególnym w dziejach europejskiego chrześcijaństwa, w kościele świętego Alfonsa de Liguori przyjął święcenia kapłańskie. Tam też ojciec Bernard odprawił uroczystą mszę prymicyjną. Dano mi albę, którą posiadał święty Klemens. Po Ewangelii na ambonę wyszedł ojciec Kottenstätte i porównał mnie ze świętym Stanisławem Kostką, również Polakiem, gdyż podobnie jak on od rodziny uciekłem. Kościół i klasztor, w którym ojciec Bernard przyjął święcenia kapłańskie, nie należy już do redemptorystów. Nie jest też obecnie miejscem kultu. W Wittem ojciec Bernard usłyszał ciekawą, a jak się okaże w konsekwencji, bardzo wymowną przypowieść. Słowa wypowiedziane przez jednego z księży na zawsze utkwiły w pamięci ojca Bernarda. Pewna prosta niewiasta z miasteczka Venlo, którą Pan Bóg darzy niebieskimi widzeniami, razu pewnego widziała jakby procesję kapłanów ze starym kapłanem na czele, jak pod jego przewodnictwem szli z zachodu na wschód. A gdy zapytała, dokąd idą i co to są za księża, otrzymała odpowiedź: to są kapłani, którzy do Polski powracają. Po zakończeniu seminaryjnej formacji zakonnej neoprezbiter Lubienski powrócił do Anglii. Młody kapłan rozpoczął pracę duszpasterską w londyńskim Clapham. Londyn za czasów ojca Bernarda był już jedną z największych metropolii świata. Liczył około 5 milionów mieszkańców.
Parafia Redemptorystów w Klapem obejmowała 2500 katolików. Młodego kapłana ukształtował do pracy misyjnej ojciec Tomasz Bridget. Widząc, że zupełnie świata nie znam i jako panicz z ludem się nie stykałem, kazał iść w lud, by sporządzić dla naszej parafii kartotekę ludności katolickiej. Spotykaliśmy się oko w oko z największą nędzą fizyczną i moralną. Praca ta była dla mnie doskonałą szkołą, w której nauczyłem się sztuki podchodzenia do dusz na ambonie i w konfesjonale. W tym zgromadzeniu poczuł się jak w domu. Odkrył te elementy formacji ojca Alfonsa, które były od samego początku fundamentem tego zgromadzenia. I między innymi tutaj to, żeby iść między ludzi. Jako arystokrata mógłby nawracać na przykład swoich ziomków, hrabiów i tak dalej. Nie? Tymczasem duchowość redemptorystów to było to posłanie do tych ludzi, którym jest trudniej dotrzeć do Boga. Czyli ludzi biednych. Dlatego ojciec Łubieński, właśnie te pierwsze placówki były zakładane w środowiskach takich dalekich od Boga. Nareszcie wybiła godzina wyznaczona przez opatrzność Bożą, żebym do Polski powrócił. Był to rok 1878. Brat mój ożenił się i kupił majątek babice koło Rzeszowa. Zaprosił mnie do siebie. Pół żartem wspomniałem o tym ojcu Kofinowi. On jednak całkiem poważnie odpowiedział: ja cię poślę do babicy. Dał mi do zrozumienia, że nie chodzi tylko o odwiedzenie rodziny, lecz o utorowanie redemptorystom drogi do Polski. Przez następne 3 lata w Klapem modlono się w intencji polskiej fundacji. W końcu, po 24 latach spędzonych w Anglii, ojciec Bernard Łubieński wrócił do ojczyzny. Droga powrotna do Polski prowadziła przez Rzym, gdzie ojciec Bernard uczestniczył w audiencji u ojca świętego Leona XIII. Jak umiałem, powiedziałem po włosku, jestem redemptorystą, mam się udać do Polski, aby założyć fundację. Na to papież rzekł: coraggio, riuscirà, odwagi, uda się. Pierwszym miastem na ziemi polskiej, do którego dotarł ojciec Bernard, był Kraków. Po latach spędzonych na obczyźnie poczuł tu ducha polskości. Kraków od czasów rozbioru Polski coraz bardziej stawał się sercem naszej ojczyzny. Wawel z grobami królów, kościoły z relikwiami świętych polskich, te liczne zabytki przeszłości, gdzie każdy kamień przemawia do serca i mówi o przeszłości, jakby jedno wielkie muzeum narodowe. Wszystko to uczyło kochać Polskę. Patrzę na jego język polski, on wiadomo, że się wychował w innym. Właśnie jest paradoksalne, bo on mówił lepiej po angielsku niż po polsku. Przez tyle lat w Anglii, tak. Od tam lat 60. do 80. przez 20 lat mówił lepiej po angielsku niż po polsku, więc niezwykłe. Ale tak jak czytam, to naprawdę taką piękną nie ma błędu. Polszczyzną, tak bezbłędnie, przecież pisał bez... od razu na czysto. No tak, widać, to jest rzucone na papier. Dokładnie, nie? To też jest bardzo, bardzo cenne przez to, że jest żywe. Mm-hmm. Nie wiem, jakoś bardzo przemyślane, tylko żywe.
czerwcu 1883 roku ojciec Bernard przybył do Mościsk w diecezji przemyskiej. Pod koniec XIX wieku Mościska były małym, biednym miasteczkiem. Po dominikańskim klasztorze zakupionym od austriackich władz zaborczych utworzono tu pierwszy po latach nieobecności redemptorystów dom na ziemi polskiej. Do Mościsk ojciec Bernard przybył wraz z wierną kopią ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy z jej rzymskiego sanktuarium na Eskwilinie. Ta jego pewna abnegacja, przecież on pochodził z hrabiowskiej rodziny, on w zasadzie był człowiekiem bardzo majętnym, a zostawił to wszystko i chociażby w Mościskach mieszkał bardzo, bardzo skromnie. Oni nawet nie mieli z początku sienników, na słomie spali. Ani jedzenia porządnego, ani ubrania, ani tam i wygód jakiś, które miał w domu rodzinnym i potem w Anglii, a jednak to zrezygnował i cały czas skromnie. I cały czas był, można by powiedzieć, dla ludzi. On nie gromadził coś dla siebie. To wychodzenie, pomoc biednym w duchu świętego Klemensa, świętego Alfonsa umiał dostrzec biednych ludzi. Następne miesiące były czasem wielkiego wysiłku duszpasterskiego. Bo choć zimno jest wielkie na dworze, w kościele wciąż upał i żniwo wielkie, uroczystości świętej Katarzyny i niepokalanego poczęcia z oktawami, a potem święta, były dla nas jak ciągłe odpusty, tak że już 10 tysięcy naliczyliśmy komunii rozdanych z naszego tabernakulum od czasu, co tu jesteśmy. Od samego początku zapisał się mocno w pamięci wiernych jako wysoki, prosty jak świeca, ruchliwy bardzo. Wszyscy go bardzo polubili, szczególnie za nauki, z których tryskała miłość Boża i miłość ku nam wszystkim. Kazania jego trwały godzinę, a choćby mówił jeszcze godzinę, nikomu by się nie sprzykrzyło słuchać tych ślicznych nauk. Ludzie tak polubili nabożeństwa, do których gorąco zachęcał, że już o godzinie 4 rano było gwarno pod kościołem, bo o godzinie 4 dawano znak w klasztorze na wstawanie i zaraz potem kościół otwierano. Tak było codziennie, a w niedzielę nie można było łatwo dostać się do kościoła z powodu wielkiej ciżby ludzi. Ta pobożność, religijność zachowana jest w rodzinach mimo trudnych czasów. Bernard Lubieński zostawiał taki trwały ślad na tej ziemi mościskiej. Pamiętam to, co zawsze mówili, że on był taki uczciwy i taki był, tak ludzi do siebie przygarnął. Ludziom tylko to potrzebne, taki przykładu dobrego życia. Spotkałem kaplana, z którym byłem wikariuszem katedry lwowskiej. On o wiele starszy ode mnie. I kiedy zapytał, gdzie obecnie jestem, powiedziałem w Mościskach. I on powiedział taką rzecz. Mogę powiedzieć, jaką wielką była posługa redemptorystów w czasach sowieckich, kiedy przyjeżdżałem do Mościsk, jakie kolejki do spowiedzi całymi rodzinami przychodziły. Nie tylko w pierwszy piątek miesiąca. I to właśnie jego takie przekonanie, że to była praca redemptorystów. Tomasz Łubieński, kiedy odwiedził syna w Mościskach i zobaczył rozmodlonych wiernych, wsłuchujących się w słowa płynące z ust ojca Bernarda i jego współbraci, stwierdził: tutaj zapalacie ojcowie ogień, który się po całej Polsce i Rosji rozejdzie. Wkrótce okazało się, że się nie mylił.
dwóch latach niezmordowanej pracy i życia w trudnych warunkach ojciec Bernard przeszedł ciężką chorobę. Uczyniło go to kaleką na resztę życia. Jeżeli tym razem nie umarłem, zawdzięczam to modlitwom naszego ludu w Mościskach, bo oni godzinami za mnie się modlili przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy. Apostoł Polski to jest ktoś, kto żyje tym, co głosi. Ze swoim kalectwem, prawda, jak miał 39 lat, został sparaliżowany i później, tak powiem, o lasce, powłócząc nogami, wdrapując się na ambonę, człapiąc do konfesjonału, już dawał to przeżycie, powiedzmy, kogoś nadzwyczajnego, proroka, patriarchę, jakiegoś mistyka i tak dalej, no bo tak sobie go kojarzono. To jest taka wspaniała synteza człowieka i tego, co głosi. No to, i to chyba to jest ta świętość, o którą nam chodzi. Misje parafialne ściągały tłumy wiernych, spragnionych Słowa Bożego. Ojciec Bernard i jego współbracia poruszali serca i sumienia ludzi szukających pociechy w trudach ciężkiego życia. Misjonarze, oprócz głoszenia płomiennych kazań, całe godziny spędzali w konfesjonałach. Ojciec Bernard, niosący swój krzyż cierpienia, nazywany też kulawym misjonarzem, pozostawał wzorem apostolskiej gorliwości.